Narodowe czytanie jest akcją społeczną propagującą literaturę narodową. Fragmenty dzieł czytane są publicznie. Akcja organizowana jest przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku. Pierwszą książką czytaną wspólnie w ramach akcji była lektura Adama Mickiewicza Pan Tadeusz. Tegoroczna edycja odbędzie się 4 września. Z tej okazji prezydent zachęca do współtworzenia tej akcji. Odczytam Państwu przesłanie prezydenta. Podczas tegorocznej 10. odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Sapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie dulszczyzna weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji. Ubiegłoroczna edycja dowiodła, że nawet w trudnym czasie pandemii, z zachowaniem wszelkich koniecznych zasad bezpieczeństwa, narodowe czytanie nieprzerwanie się rozwija i przynosi wiele przyjemności wszystkim jego współtwórcom. Mam nadzieję, że razem powtórzymy ten sukces. Dyskusyjny klub książki w Międzyrzeczu od początku bierze udział w akcji. Członkowie klubu czytają wspólnie obowiązującą lekturę. W tym roku do wspólnego czytania, oprócz uczestnika dyskusyjnego klubu książki, zaprosiłyśmy aktorów z Domu Pomocy Społecznej i warsztatów terapii zajęciowej w Międzyrzeczu. Zaproszenie zechcieli przyjąć Marzena Wieczorek, Honorata Maksymiuk i Marcin Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa do obejrzenia efektów akcji Narodowe Czytanie 2021, przygotowane przez dyskusyjny klub książki Międzyrzecz. Jak palisz? Jak palisz? Skaranie Boże z tym tłumokiem! Do krów, nie do pańskich pieców! Czego niszczysz tyle smolaków? Czekaj, ustąp się! Ty do niczego, ja ci pokażę! Ruszaj zbudzić panienki, a jak nie zechcą wstać, to pościągaj kołdry. Cóż, panny wstają? Pościągałam kołdry, panna Hestia, kopnęła mnie w brzucho. Wielka afera, zgoi się do wesela. Proszę wielmożnej pani. Widzisz, jak się w piecu pali? Proszę wielmożnej pani. A ja o wszystkim myśleć muszę. Niedługo przez was to zejdę do grobu. Proszę wielmożnej pani. Ja chciałam prosić, że ja już od pierwszego pójdę sobie. Co? Jak? Pójdę sobie. Ani mi się waż. Ja za ciebie zapłaciłam w kantorze. Musisz dalej służyć. A to mi się nie podoba. Jadam na swoje miejsce. Patrzcie ją, jak się odgryzła. Już się jej w głowie przewróciło. O, już miasto na nią działa. Może na pannę służącą się spieszy, co? Proszę wielmożnej pani, to przecież panica. A. Tak, ja nie chcę, bo to... Znowu? Ciągle a to tak, ja przecież. No dobrze, ja mu powiem. Proszę wielmożnej pani, to na nic, przecież wielmożna pani już nie raz, nie dwa mówiła, że mówiła. No, ale teraz to pomoże. Bo ksiądz mówił, żeby odejść. Czy ty u księdza służysz, czy u mnie? Ale jak księdza muszę słuchać. Idź po mleko i po bułki. Idę, proszę wielmożnej pani. Felicjanie, Felicjanie, wstawaj, spóźnisz się do biura. Hesia, Mela, spóźnijcie się na pensję. Mamusiu, tak zimno, trochę ciepłej wody. Jeszcze czego, hartujcie się. Felicjan, wstajesz, wiesz? Ten błazen, twój syn, nie wrócił jeszcze do domu. Co? Nic nie mówisz? Naturalnie, ojciec toleruje. Niedaleko padło jabłko w jabłoni, ale jak będą duszki małe, nie zapłacę.
Proszę wielmożnej pani, stróż przyszedł o meldunki tych państwa, co się sprowadzili. Idę. Hesia, Mela, Felicjan. A to śpiąca familia. No, no, z torbami poszlibyśmy, żeby nie ja. Dlaczego stróż zostawia na dziedzińcu nową miotłę? Deszcz leje. A to co? Cejkłok, cejkłok, cejkłok. A co? Źle, prawda, że jest we mnie materiał na szansę? Na dwie, nie na jedną. A co? Skąd ty to umiesz? Ignania mnie nauczyła. No wiesz, Ignania olbrzyska. Jej brat ciągle w tinglach siedzi, więc ją nauczył, a ona mnie. Myślały, że cię twoja kucharka nauczyła. Ona? Przecież dopełnia twojej edukacji. Co znowu, jak Bozie kocham, nie. Jak to kłamie? Ech, tu wszyscy kłamią. Ale Boga to choć zostaw w spokoju ty przynajmniej. Znów się złościsz. A byłeś już jakiś czas lepszy. No, Mela jeszcze trochę. Powiedz, Zbyszko, czy dobrze. Mój królu, tak? Ależ nie przegnij się trochę jeszcze. Jak? Jak? Jak dobrze, jak miło. Jakby po powietrzu się latało. Zaczyna honoratka. Ciociu, Zbyszko, co was opowiedział? Powrócił do rozumu i przepraszam, ciocię. Przepraszam, mamy za... A przekryw! Przekryw! No widzisz, znów knie. Ach, to głupstwo, to nie ma znaczenia. Ma, znaczenie ma! Cofasz się? Tak, będę tym, kim byłem, ale możecie być dumni. Ach, jak się będę teraz łotrował, jak ja się będę łotrował. Dopóki się nie ożenisz, dobrze, że nie ożenisz z panną fajną z dobrego domu. Dopóki się dobrze nie ożenisz z posagiem, z kamienicą, z diabłem, z czortem. Boże! Niech ciocia pozwoli mu wyłożyć się główna rzecz zrobiona. Teraz trzeba się wziąć do niej. Ciociu mi daje tartę blachę. Nie rozumiem. Tartrochowa. Dziękujemy.